Cześć, witajcie, z tej strony Hubson, a w dzisiejszym odcinku o teamie programistów Open4, który obecnie pracuje nad dużą aktualizacją, która w świecie GTA V zmieni dużo, bo doda nową lokalizację, którą będzie Liberty City. O wszystkim tym, co na temat całej sprawy wiadomo, możemy przeczytać na stronie GTA Site. Bardzo ciekawą kwestią jest to, że z tego co podaje źródło, zespół swój projekt rozpoczął już w 2008 roku, czyli na długo przed premierą GTA V, gdy to czwórka jeszcze sprzedawała się jak świeże bułeczki. Świetną opcją jest również to, że mod nie podmieni jakiejkolwiek, nawet najmniejszej części mapy, jaką mamy dostępną w GTA V. Będzie to osobny obszar położony nieopodal stanu San Andreas, na który, co zupełnie logiczne, będziemy mogli dostać się czy to łodzią, czy też samolotem. Zespół liczy, że inni, mając tak duże pole do popisu, związane właśnie z tą lokalizacją, zaczną po jej wydaniu tworzyć misje i miejmy nadzieję, że tak faktycznie będzie. W opisie oczywiście podam wam link zarówno do strony GTA Site, na której możecie przejrzeć cały artykuł, oraz do zwiastunu, znajdującego się oczywiście w serwisie YouTube. Na koniec warto dodać, że mod ma się pojawić niebawem, bo już wiosną obecnego roku, oraz do jego posiadania będzie wymagana oryginalna kopia GTA IV. I tu pytanie do was, czy to wszystko będzie z sobą współgrało i czy jesteście tym w ogóle zainteresowani, czy też po prostu czekacie na szóstkę i macie gdzieś jakieś mody wychodzące do GTA V. Do dyskusji jak zawsze zachęcam w komentarzach, a ja już będę się z wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!